Jestem na ulicy Zabrańskiej w Rudzie Południowej, w Rudzie Śląskiej. Tutaj mamy zmienioną organizację ruchu, już to chyba pokazywałem. Skrzyżowanie, niegdyś sygnalizacja świetna. Dzisiaj jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na którym występuje sygnalizacja świetlna. Natomiast sygnalizacja tyczy się tutaj, z tego co widzę, tylko i wyłącznie regulacji ruchu z tramwajami. Tak więc tutaj no nie całe to skrzyżowanie jest objęte sygnalizacją. Bez zmian oczywiście rondo 8, na którym sobie zawrócę. I tutaj, aby zawrócić, to też przypominam każdemu, zmiana pasa na lewy. Z innego pasa takiego manewru nie wykonamy. I pojadę sobie na nowym rondzie, na Rudzie Południowej. Pojadę sobie w kierunku Zabrza. Warto na rondzie tutaj tym ósemkowym zająć sobie lewy pas ruchu, więc jakbyście jechali od Halemby, to warto już na rondzie zająć sobie lewy pas i tym lewym pasem już sobie tutaj podążać do samego ronda, z tego względu, że tutaj może po prostu później nie być ku temu miejsca, choć odcinek jest długi, ale w dużym ruchu może być problem się później odpowiednio przestawić. Pomarańczowe nam mruga, czyli sygnalizacja wyłączona. Mimo to upewniam się, że nie nadjeżdża mi znikąd tramwaj. I zjeżdżamy sobie w ulicę Zabrzańską w kierunku Zabrza.